Szczęść Boże, coś Wam powiem. Modlitwa własna i modlitwa z pamięci to czasem dwie różne sprawy. Z pamięci lecę z tym, co znam i wcale nie muszę o tym myśleć. Ile razy złapaliśmy się, chociażby odmawiając różaniec, że zgubiliśmy się, bo coś nas rozproszyło. A sam tekst modlitwy Ojcze Nasz? Znamy go doskonale, tylko nie żyjemy z nim w zgodzie. Zwłaszcza z tymi słowami, bądź wola Twoja. No bo jak to Bóg będzie mówił, co mam robić? Przecież ja wiem lepiej. To wszystko musi być inaczej. Nie jesteśmy pokorni, to i mamy swoją wizję życia. Może po prostu nie daliśmy się zupełnie zauroczyć Jezusowi i ciągle zostawiamy sobie jakąś furtkę, żeby uciekać w swoje kąty. Uczniowie nieraz widzieli Jezusa modlącego się. Widząc, zapewne zastanawiali się, co On mówi i chcieli poznać Jego sekret. Więc otrzymali słowa, które są dla nas wyzwaniem. Uczniowie uwiedzeni osobą Jezusa modlącego się proszą o wskazówki, jak się modlić. I oto Ojcze Nasz jest dla nich odpowiedzią. To modlitwa skupiona na siedmiu prośbach, pełna teologicznego sensu w kontraście do pustosłowa i wielosłowia. Tak powiedział papież Benedykt. Jezus otwiera przed nami nową perspektywę modlitwy kogoś, kto zwraca się do Boga jako Jego dziecko. Przecież dziecko o coś ciągle prosi swoich rodziców. To dlaczego my, dorośli, nie mamy prosić swego Ojca, by wysłuchał naszego wołania? Od Niego mogę oczekiwać wiele. I wiem, że On troszczy się o moje życie. Tylko czy ja rzeczywiście mam tę świadomość bycia dzieckiem Boga? Często wiek mi nie pozwala na takie zachowanie, by poszaleć jak dziecko. Czasem powściągam się przed pewnymi ruchami, bo nie wypada. Ale On przecież wie, jacy my jesteśmy, więc kogo my oszukujemy oprócz siebie? Ojcze Nasz jest tekstem, który nas kieruje w dobrą stronę. Świadomość tego, co wypowiadamy ustami, powinna znaleźć przełożenie na życie. Czyli uwielbienie Boga, miłość nieprzyjaciół, zaufanie Mu, życie tu i teraz, a nie przyszłością czy przeszłością. Te wszystkie prośby są ponad naszą miarę, a jednak mamy możliwość korzystania ze wszelkich przywilejów. To dlaczego nie robimy z tego użytku? Może Bóg nam się nie podoba? Święty Cyprian rzekł, pamiętać nam przeto należy, bracia najmilsi, iż skoro Boga Ojcem naszym zowiemy, to też tak postępować powinniśmy, jak na prawdziwych synów Jego przystało. I tak starać się powinniśmy Jemu podobać, jak On nam się podoba. Przecież modlitwa Pańska jest streszeniem całej Ewangelii. Jest podstawą naszego spotkania z Ojcem. Jest pójściem za przykładem Jezusa. Mamy iść za barankiem, a więc iść po Jego śladach tam, gdzie nas prowadzi. Dziś prowadzi nas właśnie do Ojca, mówiąc, to są ci, co nie bardzo wiedzą, jak żyć. Udziel im tego, co potrzebują. Daj im wszelkie potrzebne talenty i dary, żeby czynili swoje życie pięknym. Wskaż im właściwy kierunek. I troszcz się o nich, by w tej drodze, w tych odmętach świata nie zagubili wartości, jaką jest wiara. Spróbuj dziś, modląc się, powiedzieć słowo Ojcze i z Nim zostać. Niech ono wybrzmiewa. Niech Duch Święty poprowadzi wszystko dalej. Modlić się, jak pisał Jan Paweł II, to znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać milczącym w słuchaniu Jego słowa, pozwalać Mu odbić się echem w naszym sercu. Z Panem Bogiem.